wielka i potężna Ruś Kijowska, zniewalająca trochę krajów oraz tocząca wojny o zduszenie niepodległych Niderlandów. Jak do tego doszło, zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Lato wyprzedaż na Enebie. Am! Linki w opisie. Najłatwiej stworzyć tego potwora, którego wam pokazałem, Litwą. Wystarczy, że jako Litwa zmienimy naszą główną kulturę z litewskiej, na przykład na białoruską, albo na właśnie ruską. Nie mylić z rosyjską. Obecnie, jak widzicie, nie mamy możliwości utworzenia ruteni w naszych decyzjach narodowych, tylko jakąś Rzeczpospolitą. No ale ona nie jest tutaj naszym celem. Idee litewskie, no mogą być, pomogą nam utworzyć Ruś, są praktycznie generyczne z lekką domieszką innych misji, ale jak zmienimy się na rutenie, dostajemy nowe drzewko misji. Jej! Za to idee narodowe początkowo mamy bardzo fajne. Zwiększone zasoby ludzkie oraz tolerancja heretyków, co w przypadku kraju, gdzie 2/3 kraju to inna religia, jest bardzo przydatne od Litwy. I tutaj też troszeczkę mnie zastanawia, dlaczego mamy karę do jedności religijnej za ortodoksów, przecież mamy 2 z tolerancji, a myślałem, że zawsze jak mamy +1, to już nie dostajemy kary do jedności religijnej. Tutaj te osoby, które się znają na wszystkich tych modyfikatorach excelowych, mogą mi to wyjaśnić, bo widziałem artykuł na Wikipedii, ale nie ogarniam tego. Nasz piękny, wielki książę litewski, Kazimierz Jagiellon, no nie jest za dobrym władcą, powiem szczerze, dodatkowo jako Litwa na początku potrzebuje naprawdę tony punktów administracyjnych, więc żadnego fokusu nie zmieniamy, bierzemy na pewno doradców też wszędzie jedynkowych, o, tańsze wojsko nam się przyda, na pewno od razu budujemy siatkę szpiegowską na zakon krzyżacki, a nasi rywale to... jest jakiś łatwy cel w sumie? No, następujące kraje bierzemy na rywali, zakon krzyżacki, Danię oraz Nowogród. Wojska mamy mega drogie, więc początkowo lecą w dół, tak samo w te kilka forces, które mamy też wyłączamy, mamy kilka lat do wojny. Nasze wojska są drogie, bo mamy dużo konnicy i w miarę możliwości trzeba ją jednak kasować i na jej miejsce rekrutować piechotę. No, jak spojrzycie na pipsy, kawaleria jest troszeczkę lepsza od piechoty, jednak jest praktycznie 2 razy droższa, dlatego jej się nie opłaca mieć. Stany mamy 4 początkowo, je robimy standardowo, punkty rozdajemy w każdym dziale, ich będzie naprawdę tony potrzebowali. Suprymacja korony u szlachty i nic więcej, możliwe, że będę grał po 2 sali na początku naszej rozgrywki, więc nie bierzemy tańszych doradców militarnych, ale jak już najbardziej dyplomatycznych i administracyjnych bierzemy. Możemy wziąć jakieś bonusy dla kozaków, zwiększona tradycja wojskowa, leadership +1 też nam się to przyda. Bardzo mocnym modyfikatorem jest dodatkowy manpower ze stepów, to należy zawsze brać jako kozacy, oraz ten zmniejszony development na stepach. Co prawda Litwa nie ma za dużo tych stepów na początku rozgrywki, bo chyba tylko 4 prowincje, no ale w późniejszym etapie będziemy mieli, a z tym bonusem to są wtedy jedne z najlepszych terenów do rozwijania developmentu. Stepów też możemy dość sporo zdobyć, ale to myślę, że na późniejszym etapie rozgrywki, więc początkowo dajemy ogólny bonus dla kozaków. I tutaj mogę wam powiedzieć taki pewien protip. Jeżeli chcecie zostać Litwą katolicką, chociaż doradzałbym wam w późniejszym etapie zmienić się mimo wszystko na prawosławie, bo prawosławie jest najsilniejszą religią w tej grze, ale jeżeli chcecie zostać katolikami, to poprawiajcie relacje z papieżem. Dlaczego? Bo papież ma taką misję, Eastern Catholic, coś tam, nieważne. 100 relacji z papieżem, odpala on tą misję i zobaczcie, dostajemy my, jako Litwa, zwiększoną szybkość nawracania tańszych misjonarzy. Dość fajne, nie? No ale ja nie poprawiam tych relacji. Naszym jedynym miłującym nas sojusznikiem będzie Polska, którą na pewno nic nie wykorzystamy w tej kampanii. A, i jeszcze na końcu, bo zapomniałem, odbieramy ziemię i dostajemy... Powiem wam szczerze, Litwa to najbardziej oskamowany kraj ze wszystkich, bo teraz jest tak, albo 5%, albo 4,99, a tutaj widzę 9,8 końcóweczka. Super! Kijów sobie rozwinę za w sumie punkty dyplomatyczne. Żeby mieć tutaj ponad 5%, wtedy dużo mniejszą karę dostajemy. Możemy mieć jeszcze sojusz z Niemcami, może nam się przydadzą. I w sumie taki protip, który możecie zrobić na samym początku, chociaż to będzie trudne. Możecie nie brać sojuszu z Polską, zawrzeć tylko Royal Mariage, który jest o, tutaj, i liczyć na to, że dostaną Jagiellona na tron, mimo wszystko Polacy, no i wtedy siłą rzeczy Unię przejąć nad nimi bardzo szybko. Ale ja Litwą jakoś najbardziej lubię grać po 1500 roku, a do 1500 chcę z niej stworzyć potwora mimo wszystko. A Polacy jednak mieliśmy pecha, dostali bardzo szybko własnego władcę. Ale jakaś tam malutka procentowa szansa istnieje. Teraz mamy polską sukcesję, przez co dostajemy roszczenia do Liwonii, ale tak naprawdę moim celem jest zakon krzyżacki. On jest dla nas o wiele ważniejszy
niż od Liwonii, przynajmniej na starcie. Nie zmniejszamy też autonomii, bo mamy dość sporo prowincji z autonomią, jak widzicie, no ale przez to, że mamy 5% ziemi, to ta autonomia będzie naprawdę szybko rosła wszędzie i ją zmniejszymy dopiero za kolejne 5 lat. Oj, widzę, że mam możliwość do szybkiej wojny z Nowogrodem, nie wzięli żadnych sojuszy, które zazwyczaj biorą, i raczej o upokorzenie, nie o show strength będziemy tutaj walczyli. Miało nie być wojen, typie, tak? Mówił, że wojen nie będzie robił, a robi wojny. No, dowódców to mamy przepickich. Uuu, dostajemy inkwizytora już na początek, ale jednak wolę punkty administracyjne, powiem szczerze. No, do Ewie, jak zwykle na tych boższych krajach farmimy prestiż głównie. O, Mołdawia poszła do Polski, fajnie. Easy wojna, nie ma sensu jej przedłużać, przynajmniej nie na razie. No, turniej nam się zdecydowanie przyda przed wojnami kolejnymi. Jeszcze obraźmy Danię, załóżmy też embargo na naszych rywali. Pamiętacie, że to zwiększa nasze power projection punkty. One są super ważne, bo zwiększają nam dość sporo rzeczy, jak widzicie. I w sumie, żeby mój kraj był może jednak trochę bardziej stabilniejszy, odpalmy przywilej, który mamy na mieszczanach, totalnie o nim zapomniałem, zwiększający tolerancję religijną. Niestety będzie to wymagało u nas odpalenie u kleru, a nie wiem, może jakieś kościoły gdzieś postawię. Na fortach północnych odpalamy edykt obronny. Mamy listopad, więc robimy misję, mam nadzieję, że będzie coś dla mieszczan. O, super, bo drugiej wojny nie chcemy wypowiadać, zanim nie będziemy mieli tutaj 10%. I w sumie też przed wojną zmniejszamy autonomię. Liczę na to, że bunty wszystkie podpalają mi się w ramach tej wojny nadchodzącej i że moi sojusznicy mi poczyszczą te bunty. Naprawdę na to liczę. Bo jak nie, to no, jakby to powiedzieć, 90% kraju i tak mi zapłonie. Jeszcze zaznaczmy, że ja chcę wszystkie te prowincje, dziękuję. No i wzywajmy Brandenburgię na początku do wojny. Polskę wezwiemy, mam nadzieję, że szybko, ale my musimy najpierw zająć wszystkie te prowincje. Bo jak widzicie, Polska akurat chce tylko tych południowych. What the fuck, tam były Węgry? A to niespodzianka. Polsko, dołącz do tej wojny już. W sumie to pozwolimy sobie jeszcze na zatrudnienie naszej wolnej kompanii. Wygląda na to, że nie zdobędę tylko jednej prowincji. Trudno. Serio, Polska, przed chwilą tu stali, już teraz uciekają. No, bitwę mamy, którą chyba wygram. Mamy większą przewagę technologiczną. Znaczy, mamy tą samą technologię, mamy więcej wojska w po... Ja ich zmiażdżyłem! Powiedzą, że znowu na cheatach gram. Nieważne. Ale to, co jest ważne, to tak jak mówiłem, zmniejszamy ilość kawalerii, chociaż to pewnie dzięki niej właśnie wygrałem tą bitwę, ale nieważne. Ważne, że mnie nie stać na nią. Robimy rzeź krzyżakom, chodźcie, chodźcie. Nie no, Polacy mi chwałę ukradli, no nie. Nie wiem, czy to jakieś wskazanie, że akurat w Wołyniu mi się bunty odpaliły. Są wojska węgierskie, bo tak zdobywam ich najcięższe fortece bez problemu. A tutaj sobie siedzą w Mołdawii. Okej, mi to pasuje. Oj, tak jak powiedziałem, moi sojusznicy poszli się podłożyć. Fak. Dziękuję Węgrom za udział w tej wojnie. Dziękuję za wasze pieniążki. Ten moment, gdzie moi buntownicy naprawdę robią rzeź moim sojusznikom. No, mogliby się tu jakoś zebrać. Halo, pomóżcie im. Co tu się dzieje? To nie tak miało wyglądać. Te boty są tak głupie teraz, że ja nie mogę. No i Liwonię na razie white pisujemy. Ją zaatakujemy za jakiś czas od nowa. A zakon zjadamy. Dość sporo będzie mnie to kosztowało. Dobra, naszą stolicę po wojnie przenosimy do Kijowa, ponieważ tutaj jest kultura rutenian, czyli ruska. Za pozostałe punkty na razie korujemy, co się da, ale uwaga, nie do state'u. No i zawiązuje się tam jakaś mała koalicja przeciwko nam, ale raczej nie powinniśmy się jej bać. Ewentualnie, jeżeli się jej boicie, no to szukajcie jakichś sojuszników. Główne bunty potłumione, resztą się zajmiemy później. Przegrywam bitwę, what the fuck? No nic, nieważne, to było jakieś wojsko na sterydach. Następnie w sumie to czekamy na misję, żeby podbić sobie lojalność mieszczan i w sumie zadbajmy o naszych sojuszników też. Nie wiem, chyba wszystkie możliwe minusy do developmentu mam, więc dewujmy Kijów. Będziemy wprowadzali tutaj renesans. Przy okazji zwiększyło to udział kultury ruskiej wśród naszych kultur. O, nawet go możemy już od razu wprowadzić, co w sumie zróbmy. No i najlepiej go sprzedać, nie wiem, do Polski czy do naszych innych sojuszników, jeżeli jakiś mamy. No i teraz musimy nazbierać troszeczkę punktów, więcej punktów administracyjnych, bo czeka nas odpinanie prowincji. Wydaje mi się, że to jest najsensowniejszy sposób na zmianę kultury. Pierwsza reforma rządowa to oczywiście manpower, nic innego. My mamy 300 punktów administracyjnych. W teorii odpięcie samej kultury Litwy powinno nam starczyć na to, żeby wprowadzić ruską jako naszą główną. No ale oczywiście jak zwykle coś pomyliłem. No to ryazańską odpiąłem i jest gites 53%. Uczyniamy kulturę ruską naszą główną i proszę państwa, możemy odtworzyć Ruś na 10 technologii administracyjnej. Bierzemy sojusz z Burgundią, bo ostatnio dowiedziałem się, że zmieniły się troszeczkę wymagania odnośnie kto może dostać Burgundię i największe szanse, powiem wam
szczerze, ma sojusznik. I to wcale nie musi być państwo z Chre. Zbiło się to podać 2 lata temu, a ja się o tym dowiedziałem wczoraj. A to Moskwa jedna. Jaka zachłanna. W sumie to dobrze, bo Liwo nie uczynimy naszym wasalem i odbijemy wszystko. Nasze główne centrum handlowe przenosimy do dowolnej bałtyckiej prowincji. Nie ma to znaczenia. No i w sumie też będziemy tam handel zbierali. No dobra, taki następca jak najbardziej może być. Już chyba 6 razy ten event miałem. W ogóle jak gram zawsze Polską lub Litwą albo którymś z tych słowiańskich krajów, bardzo często mam te eventy. Na innych krajach one aż tak mi nie występują. Nie wiem, czy ta kultura ma to jakoś zwiększone? Zygmuntas, Stanisławos, Kazimieras. Jezu, jak to dziwnie brzmi. XD! What the fuck? To naprawdę zadziałało. To naprawdę zadziałało. Nawet w to nie wierzę. Nie wiem czemu, ale ja teraz Burgundię postrzegam jak taką panią do towarzystwa, którą kto zapłaci, ergo czytajcie, weźmie sojusz, może mieć. I co o tym decyduje? Najsilniejszy sojusznik. Pewnie pod kątem developmentu. Dobra, trzeba wziąć pożyczki na tą wojnę, bo łatwo nie będzie. Już mi jedna i tak wpadła przez przypadek, jakby nie zauważyłem. Chociaż ja od razu na Wilno uderzam. Dodatkowo jeszcze fajny dowódca mi się wylosował z 2 do siege'a, więc powinno dość szybko nam to paść. Chyba, że znowu go przydzieliłem nie do tej armii. Ale mamy przewagę liczebną, więc nie powinno być ciężko. Dodatkowo Austriacy czyszczą mi bunty, super. I chwilę, ja mam przecież teraz stolicę w Kijowie. O nie, ja zapomniałem. No nic, to Kijów mi chyba padnie. O nie, spaliłem Wiedeń, tak się źle z tym czuję. Nie no, totalnie przeoraliśmy sojuszników austriackich, samą Austrię również. Gincie Austriacy! Nie trzeba było przychodzić na litewską ziemię. O, to oznacza, że właśnie papież dopiero kliknął tą misję na poprawienie nim relacji. No i wybronione, nawet pożyczki spłacone, wszystko gites. Pierwsze rozwinięcie z ery. Dobre pytanie w sumie. Czy ja chcę zdobyć Szwecję dla siebie? Dobra, bierzemy agresywną ekspansję mniejszą, potem może wezmę jednak tych Szwedów. Na razie musimy zadbać o handel bałtycki, więc budujemy marketplace'y. Tylko i wyłącznie w tych prowincjach, o, co mają takie znaczki. Pierwsze rozwinięcie. Ogólnie możemy wybierać ideę i w sumie na Litwę mój ulubiony build jest taki sam jak na Rosję, czyli religijne, ilościowe oraz handlowe. Dajcie znać, jaki wy na przykład inny build tutaj stosujecie, jestem tego ciekaw. Zacznijmy od idei handlowych, żeby zwiększyć nasze pieniążki. O, Liwonia zgodzi się być moim wasalem pokojowo. Trzeba z tego skorzystać. Prawo seria przybula, jakby to była seria. Atakujemy Moskali. Odzyskanie liwońskich ziem. Są w stosunku do nas zacofani. 4. poziom technologii, a my 6. Rosja to po prostu zawsze była dzicz. Nie mogę w to uwierzyć, że takie burgundzkie wojska mi teraz tutaj lecą. To jest po prostu takie XD, jedno wielkie, jak to teraz działa. What the fuck? Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Muszę po tej wojnie poprawić moje fortece, bo są do bani. Dodało mi się wojska moskiewskie zająć w jakimś kotle, bo chodzą pomiędzy moimi fortecami i dostają łupnia, więc teraz super. Dorwimy ile tego się da, niszczmy ile tego się da, rozbijajmy rosyjskie wojska, bo naprawdę szybko spływają. No, zobaczcie jaka, no w sumie to jest rzeź, no ale nie są bitwy, to jest rzeźnia totalna. Jak to spływa, no stackwipe po prostu, jak to spływa. Nie wiem, to jest taka radość zniszczenia tych moskiewskich wojsk. No i co, lecimy spalić po raz pierwszy Moskwę w tym odcinku. Kolejne rozwinięcie rządowe, no albo kultury, albo autonomia, ale chyba autonomię weźmiemy, żeby nam spadała zawsze. No przecież ich dopiero tłumiłem, dosłownie 5 lat temu. No i w sumie mam wszystko, co chciałem, proszę państwa. Spore straty, z tego moje są dość spore. Ech, liczyłem na to, że Nowogród też zwasalizuje pokojowo. Ale ni hu hu. Chociaż... No i mamy to, możemy Nowogród robić naszym wasalem. I w sumie dzięki temu, że teraz mamy 2 wasali, możemy odpalić Strong Duchess. Jak i w sumie Złotą Erę, bo możemy już wprowadzać tanie idee. 81 rok mamy, więc po taniości sobie je wprowadzimy. Jak i mam dość sporo punktów militarnych w zapasie, więc możemy sobie też po taniości podewołować. Bo mamy taką fajną misję jak rozwinięcie Rusi, która daje nam do końca gry na całym obszarze Rusi tańszy development oraz stabilniejszy kraj. A Ruś to Rutenia, czyli to wszystko takie bardzo żółte. Workshopy buduję, ale uwaga, tylko na tych lepszych surowcach oraz krowach. Krowy to jest ten akurat surowiec, który sobie z czasem rośnie jego cena. Zboże to z czasem spada cena, więc tutaj nie chcemy budować nic takiego, co by nam zwiększało income, chociaż też można. No i super, misja wykonana. Niestety pozostałe, mimo iż naprawdę są całkiem niezłe, są na dość późny okres i najprawdopodobniej w ogóle ich nie przeprowadzimy, bo wcześniej zmienimy się w Ruś. Ja myślałem zawsze, że to były Koryna.
na Moskwę, ale mamy Unię, czyli jednak mogłem zmienić wcześniej religię. Więc teraz trzeba doprowadzić tylko i wyłącznie do buntów prawosławnych. Burgundia staje się moja, co w sumie bardzo bym tego nie chciał, no ale niestety jest moja. Cześć Litwo! O, ja to wszystko mogę dodać do Trade Company, nie wierzę, że to robię, ale to robię. Nie no, income jak na tak biegną Litwę, to już całkiem niezły mamy. No i super, pojawili mi się buntownicy prawosławni. Akurat na Litwie jest bardzo łatwo, wystarczy... Co? Rzecz cholera, no przecież mam tu teraz multum katolickich prowincji. Ktoś dostał Jagiellończyka na tron i to nie moja wina. Czas na kolejną wojnę z Moskwą i powiem szczerze, ją po prostu zaoramy. Mimo masz potężnego sojusznika Teodoro. Jesus, Moskwa pada w 2 miesiące, w ogóle się nie broniła. Hurdur, bi Moskala! Nie, tu forteca padła tuż przed, co za pech. No i Moskal nam złoi dupę. Chciałem się popisać, nie wyszło, uciekać. W sumie jak tak bije tą Moskwę, to dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć na Extended Timeline, czyli współczesnego dnia, jak próbuje Ukrainą wybronić się przeciwko Rosji. Dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie lajka, wiecie co robić. A tymczasem wiecie, trzeba spalić Moskwę tak doszczętnie i ją złupić doszczętnie, bo mi się zapomniało w poprzedniej wojnie. I łoimy! Zemsta będzie nasza. Dobra, stabilność ważniejsza, dawać mi to, chyba nie to kliknąłem, nie? I biorę wszystko co chcę. Oh my god, jaka rzeź! Zabezpieczyć Rygę i przyjaciół! Normalnie bym się tak cieszył z tego szybkiego inherita Burgundii, ale nie w tym wypadku, ja cały czas przekraczam mocno mój governing capacity i nie mogę tego wszystkiego dać do state'u, kurka, gdyby to był mój state, ja bym taki income już tu mógł robić. W sumie to ku siebie, żeby teraz tak pozajmować tutaj miasta kolejne i zrobić taki szlak handlowy z Bałtyku do English Channel. Ciekawe, chętnie oddadzą mojemu wasalowi ziemię niż mi. Ha, kto się tego by spodziewał? Tak samo, kto by się spodziewał tego, że topię duńską flotę. Handlówkami, proszę państwa, handlówkami to robię. Poprawiajmy relacje u sojuszników. Czy wy to widzicie? Powiem szczerze, jestem w szoku, jak łatwo mi ta wojna idzie. W życiu bym się nie spodziewał, że moimi statkami, wow, ciężkie zdobyłem, zdobędę i utrzymam flotę. No to jest po prostu dziwne, totalnie dziwne. Czyli czekajcie, okrętami handlowymi pokonałem ciężkie okręty wojenne? Coś tu jest nie tak. I nie wierzę, że to robię, ale będę miał Szwecję na wasalu, koalicja na mnie grozi i zdobyłem prowincję, której potrzebowałem. Dobra, kolejna rzecz to rozwiązanie naszego sojuszu z Polską. Jesteśmy ostro do przodu z technologią, nie możemy wprowadzić kolonializmu, a mamy dużo punktów, więc trzeba podewować. Wszyscy ode mnie chcą pieniądze, no. Szybka wojenka z Teodoro, a żeby wiecie, Rosję zadłużyć i skrócić z nią trusa? Serio, i teraz kolonializm się odpalił, teraz. Przed chwilą dewowałem. Dawaj Moskwa, poddaj się. A czekajcie, jeszcze nie paliłem Moskwy w tym odcinku. Prawda? No i spaliłem jeszcze raz. Amciuam, trochę golda dla nas. No i tak jakoś troszeczkę pieniążków mi się zebrało z kilku źródeł. No to może teraz czas znowu zacząć budować naszą gospodarkę. No i zobaczcie, po tej dalszej wojnie 50% udziału w Nowogrodzie, 72% w Bałtyku, chociaż tutaj nam jeszcze dość sporo ucieka. W Polsce mamy 25%, 50% w Kijowie i nawet z Krymu 36% zabieramy. I mam wrażenie, że skoro mam tutaj 15% na kolekcie, to chyba to zmniejsza mi o połowę, więc miałbym 30% bez ulepszenia i tak dalej. Może jednak tutaj warto jest zbierać? Musielibyśmy Lubekę zabezpieczyć bardzo szybko. No i teraz jeszcze manufakturki pobudujmy. Chociaż zanim je zacznę budować, bo akurat Litwa to jeden z tych krajów, gdzie warto bardzo szybko odpalić tą misję na tańsze budowanie. Mam też bonus oczywiście papieski i budujemy manufaktury. Oj. No nie za dużo, ale w sumie warto jest też na przykład czasem wziąć te tańsze pożyczki na 1% i za nie też zbudować manufaktury. Dajcie znać, czy na przykład kiedyś tak robicie, że bierzecie te pożyczki z 1%owe. Czekaj, to jest wojna domowa o Niderlandy, fuck! A ja myślałem, że to znowu, nie no, znowu mi się Niderlandy ładują, nie! O Boże, po co ja to sobie zrobiłem? Ja myślałem, że to wojna jakaś domowa z braku manpowera czy coś. Super, no to tłumimy bunty. Ale że jak? Co to się wydarzyło? Czemu to powstało? Ale to jest nieuczciwe. Dlaczego teraz się to wypuściło? Poprzednio jak miałem ten event, to się nie wypuściło. Gdybym wiedział, to bym tam przeniósł stolicę. Co tu się wydarzyło? I ten kraj się jeszcze powiększa, ja nie mogę. Co za badziewie. No i Lukas chciał zrobić jakiś fajny poradnik i wyszło było jak zwykle. No co za... Chociaż w sumie to na dobre wyszło, bo wtedy może być prawosławie moją główną religią. Więc jak najbardziej mi to pasuje. Ou, ale że jak? Ten dziki Napol! Ej, trochę się wkurzyłem, czyli na przyszłość trzeba pamiętać, że jednak te Niderlandy mogą się wypuścić, chociaż powiem szczerze, mi się to pierwszy raz zdarzyło, że mi się wypuściły. Myślałem, że przynajmniej muszą zdobyć jakąś inną prowincję czy coś, żeby mogły się wypuścić, ale nie, jednak nie, to
to musi być jakaś procentowa szansa. Będę potem sobie sprawdzał plika gry i jeżeli pamiętałem, to wam napisałem w przypiętym komentarzu, jakie są warunki do zajścia tego eventu. Wygląda na to, że tylko Kastylia wsparła ich niepodległość, no trudno. Chociaż nie, no dobrze, od nich wezmę pieniądze, a tych jak widać potrzebuję. W przypadku prawosławia warto jest nawracać prowincje, bo te bonusy, które mamy, one są tylko do naszych prowincji, no, za Patriarch Authority, czyli Local Manpower i tak dalej, jest tylko do prowincji prawosławnych. No i super, Kastylia nam płaci, a Niderlandy i tak uzyskują wolność, no nie odzyskają wszystkich prowincji, nie było na to szans. I co, ja się teraz frajerzyłem, bo muszę to ponownie dodawać? Nie. Dobra, to jeszcze dwie prowincje nam na Reconquestie zostają, przynajmniej tyle dobrego. Chyba, że mogłem zakończyć inaczej tą wojnę, ale powiem szczerze, nie widziałem tam innego końca tej wojny. Dobra, nieważne, czas wykonać dalszą naszą misję. Tak, dobrze widzicie, restauracja Unii nad Polską, moi drodzy. I lecimy z nią. Osman niech pomoże. Polska zamiast na mnie od razu na Konstantynopol poleciała. Nie mogę. Hurdur husaria. Warszawa padła dosłownie, nie wiem, w 5 dni, 15 dni. O rzesz. Poprawiajmy w takim razie relacje z największymi państwami, które tam były wymienione w tej koalicji. Jeszcze, żebym nie zapomniał, ja mam przecież tą ikonę na mniejszą agresywną ekspansję. Bierzemy i w sumie bierzemy wszystko, co możemy od Polski. Staje się naszą Unią. Koniecznie musieliśmy przed skończeniem się naszej ery odkryć, to zrobić, żeby mieć 20% niższą agresywną ekspansję. I to zwiększa nam Gathering Capacity do końca gry o 10%. Bardzo fajnie. O kurde, weźmy to. No i w sumie stało się, lecimy na kolejną wojnę z Moskwą, żeby ją spalić i odbić już tak naprawdę kolejne prowincje dla Nowogrodu. Mamy tak gigantyczną przewagę, że nawet nie wzywam Osmana do tej wojny. Dawno nie paliłem Moskwy w tym odcinku. To mi się mega podoba w wasalach, że właśnie lecą robić te wszystkie całe złe carpet siege, których tak nie lubię robić samemu. Nie wiem, strasznie mnie to denerwuje. Oni sobie po prostu lecą, okupują, zdobywają dla mnie. Ja nic nie muszę robić. I mamy to. Czyli wszystkie prowincje zwracamy Nowogrodowi, Wioń, reparacje, pieniążki, a Moskwa zaorana. Najlepsze jest to, że dostajemy też na nią Unię. I w sumie przydałoby się zjeść zarówno Nowogród, jak i Liwonię. Po pierwsze, żeby mieć ładniejsze granice, a po drugie to nie wiem. A, tutaj był fajny monument. To już go mam. Na trzecie ideę, tak jak mówiłem, biorę ilościowe. A Osman ze mną zerwał sojusz. W sumie to nawet dobrze. Będzie z kim się bić. O tak, militarna reforma. Możemy też patriarchat porozdawać. W zasadzie to metropolitów porozdawać, nie patriarchat. A Moskwę palimy już nie tylko my. No i czas na ostatnią wojnę dla Moskwy. No, niesiemy cywilizację temu światu, bo zobaczcie, 8, 7, 9, kiedy mamy same dziesiątki, a zaraz nawet jedenastki technologii. No po prostu dzicz, bez fortów. Pokasowali forty. Oh my god. O, dwie Sycylie powstały, jak fajnie. Zwyczajowo palimy Moskwę. Łatwa wojna i bez problemu mamy Unię nad Moskwą. I teraz jak te misje mamy wykonane, to niestety pozostałe są dość późne. Nie ma sensu ich robić. No może jeszcze te pieniądze sobie weźmiemy. Oj, wasala zjemy szybciej. Dosłownie wszystko, co się da, to odpalamy, bo i tak nie wrócimy do tych misji. Aha! Muszę mieć 5 dyplomatycznego skilla władcy, a ma 4. Jako, że muszę coś porobić, bo się nudzę niemiłosiernie, czekając na śmierć mojego władcy i nadejście czegoś lepszego z piątką, no to stoczmy sobie wojnę z Osmanem. Może nawet nie jedną. Jaj, Konstantynopol już padł. Jak super łatwo. A tak to mamy bardzo porównywalne siły, no tylko mam więcej armat, które rażą przeciwnika. I ukrywa, bardzo mi się podoba, co leci oblegać Osman. Uwielbiał rozbijać te małe staki, jak teraz przeciwnik chodzi. Tylko czemu on tak szybko zdobywa fortece? Polska miażdży, hurdur, polska husaria. Dziwne, Osman nie zatrudnia najemników? Dziwne. No i ujmy Osmana, dojście aż do Konstantynopola. Dużo pieniążków, warto jest tak, bo to zadłużać. Tylko te straty, aż se świątynię postawię. Jestem mega zdziwiony, że Polska ma tyle armii. Ale to może wynikać z tego, że naspamiłem tutaj manufaktur i jest nawet całkiem bogatym krajem. No i przechodzimy do Anatolii. I przy okazji wreszcie mi się zmienił też władca. Możemy utworzyć Ruś dużo później niż planowałem. Przynajmniej te 40 lat. No ale idee dużo mocniejsze, więcej manpowera, rozwinąłem też idee dyplomatyczne i zobaczcie, jakie one są teraz przepotężne. Manpower, dyscyplina, tolerancja. O, kawaleria. Edubani to. Handel większy, separatyzm zmniejszony. Nic tylko podbijać tym krajem, ale to nie jest najlepsze w tym kraju. Tylko to, że mamy Russian Principality i jednocześnie mamy bardzo dużo misji do wykonania. Ale jestem głupi! Pomyliłem się!
Cardom, carat chcemy stworzyć. Czemu kliknąłem w Russian Principality? I dostajemy kolejny manpower, 250 punktów governmentu. Nasz kolor też jest epicki. A jak zintegrujemy Polskę czy Rosję, no to jeszcze napis będziemy mieli wyjebisty. I powiem wam, już mogłem wam to pokazać, ale samo utworzenie Ruteni 1000 manpowera więcej. Nie jest to dużo jak na ten czas, bo mało dewowałem, ale jest całkiem nieźle. Polecam obejrzeć ten odcinek Skillway. Niesamowicie ciekawe misje, mocne monumenty. Odkrywamy Chiny przed 1500 rokiem i ustanawiamy szlak handlowy do tego kraju. A dla fanów historii przygotowałem wstawki mówiące co nieco o historii tego kraju, jak i regionu.